Środowiska lewicowo-liberalne atakują decyzję ministra edukacji i nauki, który odznaczył pośmiertnie księdza infołata Jana Pędzioła medalem Komisji Edukacji Narodowej. W obronie tej decyzji stają nauczyciele i przyjaciele zasłużonego kapłana. Ksiądz infułat Jan Pędzioł przez 23 lata był proboszczem i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Kępelskiej w Wąwolnicy. Pełnił także posługę egzorcysty. Zmarł 22 grudnia. Podczas mszy świętej pogrzebowej minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek pośmiertnie odznaczył kapłana za jego wieloletnią działalność medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ksiądz infułat Jan Pędzioł stał się jednym z naszych najwybitniejszych, najwspanialszych nauczycieli. Nauczycieli życia, nauczycieli chrześcijaństwa, nauczycieli religijności, ale życia rodzinnego, kapłańskiego również. Te słowa potwierdza pani Małgorzata Sagan, która znała księdza Jana. Ksiądz Jan był na pierwszej linii walki dobra ze złem. Szkoła to jest takie miejsce, gdzie przygotowujemy uczniów, młodych ludzi do umiejętnego wybierania dobra, do wybierania dobra i opowiadania się po stronie dobra. Decyzję ministra edukacji o przyznaniu odznaczenia księdzu infułatowi krytykują środowiska liberalno-lewicowe. Takiej reakcji dziwi się dyrektor szkoły podstawowej nr 7 imienia księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, Mariusz Lisek. Trzeba to zwrócić na to uwagę, że to jest medal przyznawany dla osób, które w jakiś sposób przyczyniły się do rozwoju edukacji, do jakichś takich wartości, które są ważne dla wychowania młodzieży. Te wartości krzewił ksiądz Jan Pędzioł. Był nauczycielem nas wszystkich, ksiądz Jan, i dlatego ze wszech miar zasługuje na to zaszczytne wyróżnienie, odznaczenie, jakie pośmiertnie otrzymał od pana profesora Przemysława Czarnka. Ksiądz infułat Jan Pędzioł był przyjacielem Radia Maryja.